Cześć, Maciej Bień, Autokrytyka. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest samochód, który wyprzedził swoją epokę o co najmniej 30 lat. Jest to Fiat Ritmo z 1982 roku. Czemu wyprzedził swoją epokę i dlaczego był tak innowacyjny, że wręcz prześmiewany w momencie premiery? O tym dowiecie się z tego odcinka. Fiat Ritmo powstawał na deskach kreślarskich w centrum stylu Fiat już od połowy lat 70. Jego premiera miała miejsce w 78 roku. Można więc swobodnie powiedzieć, że jest to przyrodni brat Poloneza. Przyrodni dlatego, że jak wiemy, Poloneza zaprojektował inżynier Śrubak, jadąc tramwajem do FSO, gdzieś nagryzmolił jego kształt na kartce papieru, mijając Pałac Kultury, i to było jego inspiracją. Natomiast Ritmo faktycznie zostało zaprojektowane przez najlepszych włoskich stylistów, na czele których stał Sergio Sartorelli, ten sam człowiek, który zaprojektował 5 lat wcześniej Malucha. Czym inspirował się zatem Sartorelli? Słuchajcie, legenda głosi, że przebywał on wtedy na delegacji w Polsce i jechał do FSO tym samym tramwajem, którym inżynier Śrubak spojrzał mu przez ramię, dostrzegł innowacyjny kształt Poloneza i postanowił narysować coś podobnego. I faktycznie Ritmo w kształcie jest podobne do polskiego narodowego produktu, jakim jest Polonez. Natomiast na tym podobieństw koniec, dlatego że samo Ritmo jest dużo bardziej innowacyjne, jeśli chodzi o podejście do produkcji, kształt samochodu, komponenty, z jakich jest zbudowane. Natomiast jest dużo prostsze i mniej zaawansowane, jeśli chodzi o elementy bezpieczeństwa biernego. Polonez, jak wiecie, jest jeżdżącym czołgiem i tak naprawdę żadna kolizja, żaden wypadek nie jest mu straszny, z każdego wychodzi obronną ręką. Ritmo jest 300 kg lżejsze, przez to dużo bardziej delikatne i forma, w jakiej zostało skonstruowane, ta właśnie nowoczesna, innowacyjna, sprawia, że ten samochód jest naprawdę bardzo delikatnym samochodem. Słuchajcie, co sprawia, że Ritmo jest tak delikatnym i jednocześnie innowacyjnym samochodem w stosunku do choćby tego Poloneza, który powstawał w tym samym okresie? No choćby zastosowane zderzaki. Jak wiecie, Polonez ma tutaj solidną belkę obudowaną plastikiem, natomiast to jest po prostu tworzywo. Sam plastik, jakieś włókno. Ale zderzak w Ritmo, zwróćcie na to uwagę, pełni funkcję obudowy lamp tylnych, obudowy tablicy rejestracyjnej razem z podświetleniem, i zachodzi na boki nadwozia, uzupełniając kształt tylnego błotnika. Z przodu jest nie inaczej. Poza tym, że mamy tutaj zderzak, pełni też on funkcję atrapy, wlotu powietrza, kierownicy strugi na chłodnicę. Jest też obudową lampy, przynajmniej jej dolną częścią. I podobnie jak z tyłu, wkracza na przedni błotnik, uzupełniając jego boczny kształt. Słuchajcie, jest to bardzo innowacyjne podejście. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z samochodem, który swoją premierę miał w 78 roku. Tak naprawdę taka konstrukcja zderzaków, gdzie cały element jest przodem samochodu i po jego odjęciu auto traci swój kształt, traci formę, zaczęła pojawiać się dopiero na początku XXI wieku i jest stosowana przez czołowych producentów do dziś. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają dzisiejsze auta. Po zdjęciu zderzaka pod spodem nic nie ma. Ritmo miało to już w 78 roku. Wyprzedziło swoją epokę i przez to, że było tak dziwacznie skonstruowane, no, było wyśmiewane. Wyśmiewane w sposób podobny, w jaki te 20 lat później Fiat Multipla. Idąc z przodu, mamy ten zachodzący na przedni błotnik zderzak, który uzupełnia jego kształt. Dalej mamy bardzo futurystyczne i niespotykane w innych modelach jakichkolwiek innych producentów klamki. Słuchajcie, no okrągła klamka wpisana w okrąg z takim wycinkiem koła, który odpowiada za otwieranie, no coś pięknego. Jeśli rzucimy do tego to, że przycisk do ryglowania drzwi też jest zbudowany na bazie okręgu z takim wycinkiem i przypomina swoim kształtem Pac-Mana z otwartą paszczą, no to mamy już całkiem spójną stylistykę przy tak prostym elemencie jak klamka i odryglowywanie drzwi. Idąc dalej, oczywiście okrągły wlew paliwa. Tu powinien być designerski korek, słuchajcie, ale to auto na swoje nieszczęście go nie ma. Dlatego, że na początku 2018 roku uczestniczyło w sesji zdjęciowej do magazynu Classic Auto, bodajże 136 numeru.
I wtedy to w środku zimy, w największy opad śniegu, stwierdziliśmy, że zanim wyjedziemy z garażu, musimy to auto troszeczkę dotankować, żeby nas nie zaskoczył brak paliwa. No i w tenże piękny dzień inżynier, redaktor Jurecki popełnił, złamał był kluczyk od korka wlewu paliwa. Niestety nie udało się nam wtedy tego auta zatankować, natomiast z tą resztką paliwa, która była w baku, udało się wyjechać i zrobić naprawdę malownicze zdjęcia. Także jeśli jeszcze nie macie w swojej biblioteczce tego numeru Classic Auto, kupcie sobie z archiwum, warto, bo to jeszcze numer ze starych, dobrych czasów, kiedy redaktorem naczelnym był wspomniany już Wojtek Jurecki, a testy prowadził nieoceniony i niedoceniony i niezapomniany redaktor Pawłowski. Słuchajcie, Fiat Rismo jest jednym z pierwszych Fiatów budowanych przez zrobotyzowane linie produkcyjne. Projektowany z użyciem komputerów ma naprawdę bardzo dużo takich smaczków, które wpływają na jego stylistykę, kształt, no i też aerodynamikę. Samochód według różnych źródeł ma współczynnik oporu powietrza 0,44 albo 0,38. Obydwa te wyniki, jak na małego kompakta w hatchbacku z lat końca lat 70. są naprawdę rewelacyjne. A co wpływa na to, że są rewelacyjne? No, na przykład taka lotka, to, że dach przy jego końcu jest lekko uniesiony. To wpływa na to, że powietrze, które opływa auto, podlega mniejszym zawirowaniom w momencie, kiedy trafia na ten ścięty tył. W tym egzemplarzu są też dodane specjalne lotki na tylnej klapie. To jest jakiś element akcesoryjny fińskiego importera tych Fiatów, dlatego że samochód, przy którym stoimy, to Ritmo w wersji na Finlandię. Tu zresztą ma taki ciekawy napis, właśnie przyklejony też przez importera. Ritmo Diesel in Tanki on Panki. To jest tankuj jak w banku, czy bak jest twoim bankiem. Miało to symbolizować to, że te samochody z silnikiem diesla faktycznie były bardzo dobrą inwestycją, bo spalanie deklarowane przez producenta to 5 do 6 litrów ropy na 100 km. Mi osobiście tym autem udało się zejść poniżej 4 litrów, a w ruchu miejskim nie przekracza w zasadzie 5,5 litra na 100 km. Słuchajcie, w gospodarkach niedoboru, szczególnie w Polsce lat 80., takie auto było marzeniem każdego kierowcy. Dlaczego? Dlatego, że paliwo było na kartki, benzyna była na kartki, natomiast ropa nie była. Nie dość, że to auto paliło połowę tego, co przeciętny produkt wytwarzany w kraju, taki jak duży Fiat czy Polonez, to paliło jeszcze, spalało jeszcze paliwo, które nie było w żaden sposób reglamentowane. Można było codziennie zalewać to auto pod korek i przejeżdżać na tym 45-litrowym baku prawie 1000 km. Fiat Ritmo, znany ze swojej podatności na korozję i to jeszcze w dieslu na rynek fiński, naprawdę to jakiś szatański pomysł, na który mógł wpaść tylko jakiś niezrównoważony importer. No ale cóż, takie auto powstało. Mamy tutaj nawet naklejkę Ritmo Diesel Nord Europa. Poza tą naklejką auto posiada też przyłącze do podgrzewania płaszcza wodnego. W momencie, kiedy auto stoi sobie w garażu bądź oczekuje na parkingu, tutaj możemy się wpiąć normalnie z instalacji 220 V i podgrzewać sobie ten silnik po to, żeby ten diesel na kole podbiegunowym jakoś nam odpalił. Jak już odpali i jedziemy nim, musimy przeczyścić przednią szybę, no bo pada śnieg, błoto sypie się spod kół samochodów jadących przed nami, no mamy spryskiwacze, spryskiwacze przedniej szyby i spryskiwacze reflektorów, a tu mamy podgrzewacz, który zapobiega zamarzaniu płynu do spryskiwaczy. Rozwiązanie dosyć proste, nie wiem na ile skuteczne, dlatego że ta grzałka jest umieszczona na zewnątrz zbiornika, no ale jest to ewidentnie elementem wyposażenia dodatkowego, zamontowanego przez tego fińskiego importera tych dziwacznych samochodów, które tak jak już powiedziałem, były samochodami bardzo podatnymi na korozję. No i cóż, no silnik diesla zimą, no naprawdę ktoś miał ułańską fantazję. Inny charakterystyczny dla starego diesla element to vacuum pompa, która odpowiada za tworzenie podciśnienia, które jest skierowane na serwo wspomagania hamulców. Jak wiemy, w dieslach tego podciśnienia nie zaciągamy z kolektora dolotowego i właśnie w starych silnikach jest dołożony taki specjalny element, który tutaj pracuje na krzywce wałka rozrządu, robiąc właśnie to podciśnienie, które pozwala nam na sprawne funkcjonowanie wspomagania hamulców, które oczywiście też w tym aucie jest, jak w każdym Fiacie produkowanym już od lat 70. czy nawet 60., bo Fiat 125P przecież też miał wspomaganie hamulców, nawet miał taką naklejkę na tylnej szybie. Uwaga, hamulce ze wspomaganiem. Słuchajcie, inny element to na przykład pompka,
też coś, czego nie znajdziecie w silnikach benzynowych. Jest to pompa, którą możemy sobie podpompować ropę, jeżeli auto dłużej stało, bądź odpowietrzyć układ zasilania w momencie, kiedy wyjeździliśmy paliwo do zera i tenże układ w dieslu się nam zapowietrzył. Diesle mają też to do siebie, że właśnie jak skończy się nam paliwo, no to nie jest tak prosto go potem odpalić, trzeba ten układ odpowietrzać. Tu mamy specjalny element, który pozwala we w miarę prosty sposób na powrócenie takim autem na drogi. Słuchajcie, nie przedłużając, zobaczmy, jak to auto sprawuje się na torze, zobaczmy, jaki czas Agata wykręci. Jest to pierwszy diesel, jaki będzie jeździł po naszym torze. Przy prędkościach, jakie tam rozwijamy, nie powinno być problemu z tym, żeby dorównał samochodom benzynowym, dlatego że krzywa momentu obrotowego silnika diesla jest praktycznie wypłaszczona. On ciągnie od najniższych obrotów i w zasadzie od tych 1200-1300 obrotów przyspiesza jednostajnie, niezależnie od tego, jak szybko jedziemy. Dlatego mamy szansę wykręcić czas podobny do samochodów benzynowych. Jak będzie? Lecimy na tor. Zlot miłośników włoskiej motoryzacji. Co się stało? On tak jakby już trakcie po slalomie, tam ma moc, przy slalomie już traci moc, tu już w ogóle stracił i w ogóle się wyłączył. Zepsułaś mi auto! Ej, no tak nie było. Chodzi na to, że Michał coś go spieprzył, jak go wziął na rajd 2 tygodnie temu, bo on zaczął też gorzej zapalać. Nie, no mówię, że jakby na początku, jak ten okrąg, to okej, okay. Ta dwuja jest taka żwawa i... Dobrze. Ale nie, po prostu potem jakby już jedzie, podtrzymuje jazdę, ale nie, dodajesz gazu i on już... Gasi, nie ma wolnych obrotów. No, jakby coś tam... Słuchajcie, trzymam w ręku ten wspomniany już egzemplarz magazynu Classic Auto. Pamiętam, jak bardzo przeklinałem ten dzień, bo dzień później leciałem na kilka dni za granicę. Panowie uparli się, że muszą zrobić tą sesję zdjęciową przed moim wylotem. No i niestety została nas taka pogoda, jak widać na zdjęciach. To był w zasadzie jednodniówka, także mieliśmy wyjątkowego pecha, natomiast udało się zrobić naprawdę malownicze zdjęcia i kawał dobrej redaktorskiej roboty. Na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, na parkingu nieczynnej już ambasady. Śniegu było tyle, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nawet nie opłaca się odśnieżać tego auta do zdjęć i będzie miało to swój urok, szczególnie, że Ritmo pochodzi z rynku norweskiego, także zimy i śnieg nie są mu obce.
Tak jak mówiłem, polecam, szczególnie z uwagi na to, na te zdjęcia, dlatego że oświetlenie i w ogóle widok klasyka, takiego jak Ritmo na ulicach, jest czymś niecodziennym. Natomiast widok takiego klasyka w zimowej scenerii to już naprawdę coś niespotykanego. Samo wnętrze Ritmo, cóż, pomimo tego, że samochód ma prawie 20 cm mniej niż Polonez, jest zdecydowanie przestronniejszy. Dlaczego tak jest? No, przede wszystkim za sprawą tego, że silnik jest umieszczony z przodu i jest umieszczony poprzecznie. Nie ma wału napędowego z tyłu, auto ma napęd i mostu napędowego, auto ma napęd naprzód, w związku z tym ta cała przestrzeń z tyłu może być zagospodarowana dla pasażerów, dzięki czemu tylna kanapa jest osadzona trochę niżej, trochę bardziej z tyłu, bagażnik jest zdecydowanie głębszy niż w Polonezie. Także to auto, jeśli chodzi o koncepcję, podejście do projektowania auta, jest naprawdę dużo bardziej zaawansowane i nowoczesne od produktu, który powstawał równolegle na Żeraniu. Smaczki designerskie tego auta, słuchajcie, weźmy chociażby te nawiewy. Możemy w standardowy sposób sterować kierunkiem wydmuchiwanego powietrza lewo-prawo, ale jeżeli chcemy je wysterować góra-dół, to tym niestety języczkiem tego nie zrobimy. Ale designerski smaczek, uchylamy cały nawiew. W jakim aucie macie coś takiego? Ktoś naprawdę dopracował w szczegółach cały futurystyczny koncept tego auta. Słuchajcie, widziałem ostatnio na YouTubie, jak jakiś typ robił test siadania za samym sobą. Jak widzicie, fotel jest ustawiony w tym samym położeniu, w którym przyjechałem tym autem. Miejsca na nogi mam aż nadto. Mógłbym się nawet pokusić o założenie nogi na nogę. Ritmo jest naprawdę bardzo przestronnym samochodem, pomimo tego, że jest 20 cm krótszy od Poloneza. Jest też od niego 200 kg lżejsze, dlatego gwarantuje niższe spalanie i lepsze osiągi. Jak to się stało, że to auto znalazło się w Polsce, skoro oryginalnie było sprzedane w Norwegii? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To auto znalazłem dzięki informacji od przyjaciela jakoś w 2009-2010 roku. Stało opuszczone w garażu 14-15 lat. Ostatni przegląd przeszło w 1994 roku, a z papierów przywozowych, importowych wynika, że trafiło do Polski gdzieś na przełomie 89 i 90 roku. Od 1994 roku stało do tego stopnia opuszczone, że opony zeszły z felg. Opony notabene bardzo ciekawe, bo firmy Nokia, nie Nokian, tylko Nokia, czyli tej firmy, która produkuje telefony komórkowe, produkuje czy produkowała, nie wiem, dawno nie miałem Nokii. No i cóż, auto wymagało naprawdę bardzo sporych prac serwisowych. Trzeba było wymienić cały układ hamulcowy, cały układ wydechowy, uruchomić ten silnik po 14 czy 15-letnim postoju. Efektem czego jakichś tam błędów, które popełniliśmy przy uruchamianiu, było to, że eksplodowała pompa wtryskowa i dorobienie jej, a dokupienie jej okazało się niemożliwe, dlatego że ten samochód jest wyposażony w pierwszą generację silnika diesla, jaka trafiała do Fiata Ritmo. Po 1983 roku te silniki dostały już zupełnie nową pompę wtryskową i te pompy są dostępne na włoskim eBayu w zasadzie od ręki. Pompa wtryskowa do silnika z 1982 roku nie dość, że jest niedostępna na eBayu, to jest niedostępna w ogóle wszędzie. Udało się nam naprawić to auto, składając pompę z trzech innych egzemplarzy, płacąc tam horrendalne pieniądze pompiarzom, i jakoś to auto porusza się od tych 13 lat po drogach, biorąc udział w imprezach weterańskich. Porusza się w sposób na pewno ekonomiczny, bo tak jak już mówiłem, spala naprawdę bardzo mało ropy. Natomiast czy ekologiczny? No, spójrzcie na filmik z próby sportowej na jednym z rajdów Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych. Słuchajcie, jak typowe auto z rynku skandynawskiego, Ritmo posiada specyficzne pasy. Nie ma tutaj klamry, którą możemy wpiąć w zapięcie między fotelami. Mamy po prostu pas, który wpinamy w takiego śmiesznego dynksa, o, w ten sposób,
i zapinamy tego dingsa. O, tak. I pas jest zapięty. Początkowo myśleliśmy, że jest to też jeden z charakterystycznych, futurystycznych elementów tego samochodu, natomiast obserwując inne egzemplarze innych producentów, takich jak Saab, Simca, które trafiały na rynki skandynawskie, no widzimy, że miały one takie same pasy. Także jest to zdecydowanie rozwiązanie charakterystyczne dla właśnie rynków północnoeuropejskich, a nie designerski smaczek tego Fiata Ritmo. Jak przystało na auto, które z założenia miało być ekonomiczne, jest ono wyposażone w pięciobiegową skrzynię biegów. Pięć biegów do przodu, o czym przypomina ta wklejka tu przy dźwigni zmiany biegów, a dla kierowców jadących za nami jest bardzo duża i dobrze widoczna naklejka na tylnej szybie. Słuchajcie, ciekawym elementem jest też ssanie. Pastylka ssania umieszczona po prawej stronie od kierownicy. Tak naprawdę jest to pierwsze auto, w którym się z tym spotykam. Nie wyciąga się jej, tylko kręci się w lewo bądź w prawo. Efektem kręcenia jest zapadanie się pedału gazu bądź jego podnoszenie się, czyli tak naprawdę ssanie polega na lekkim wciskaniu bądź odpuszczaniu gazu. Dziwne rozwiązanie, bo zazwyczaj w dieslach polega ono na zmianie kąta w pompie wtryskowej i cóż, no jak to wytłumaczyć? No może dlatego, że to jest jakaś pierwsza, wczesna przymiarka fiatowska do diesla. Ten silnik jest skonstruowany na bazie silnika zaprojektowanego przez Aurelio Lamprediego, silnika o pojemności 1.8, po prostu przekonstruowano troszeczkę ten silnik, wykorzystując ten sam blok i zrobiono z tego jednostkę dieslowską. Być może Fiat nie wiedział jeszcze wtedy, jak się to robi i zastosował tego typu ssanie w silniku wysokoprężnym. Słuchajcie, to jest taki może troszeczkę archaizm, ale też no, niewątpliwie futurystyczny aspekt, bo jest to jedna z pierwszych przymiarek Fiata do diesla w samochodzie osobowym. Tych futurystycznych aspektów jest tutaj naprawdę, tak jak już mówiłem, całkiem sporo. Weźmy chociażby pod sufitkę lampkę. Mamy tutaj takiego dingsa jak w samolocie, prawda? Możemy sobie wysterować światłem na mapę. No, nie działa. No ale jest to coś, co w samochodzie osobowym w zasadzie nie występuje, tak? Bądź występuje naprawdę w samochodach klasy zdecydowanie wyższej niż, no nie ukrywając, prosty i tani Fiat. Jak to się stało, że słynący z ogromnej podatności na korozję Fiat Ritmo dotrwał do czasów dzisiejszych? Słuchajcie, auto w chwili odnalezienia, czyli w tym 2009-2010 roku, miało 41 tysięcy kilometrów oryginalnego przebiegu. Dzięki temu jest zachowane w naprawdę rewelacyjnym stanie. Tapicerka nie nosi w ogóle śladów zużycia. W tej chwili przebieg auta to 46 tysięcy kilometrów. Przez 13 lat przejechałem nim ja i koledzy, którzy go używali, 5 tysięcy kilometrów. Czemu? No, chciałoby się powiedzieć, że dlatego, że mamy bardzo dużo aut i jeździmy nimi w miarę regularnie, wymieniając te samochody. Natomiast z Ritmo jest trochę inna historia. To auto z silnikiem diesla jest mało przyjemne w eksploatacji. Klekot dochodzący spod maski może i jest przyjemny dla ucha, ale po całym dniu jazdy i słuchania tego klekotu, po całym dniu wibracji, no i smrodu spalin diesla, można mieć naprawdę dosyć. Dlatego to auto wyjeżdża tylko kilka razy w roku na jakieś imprezy weterańskie albo naprawdę, jeżeli mam wybitną ochotę przejechać się nim po mieście, po takim jednym dniu jazdy mam go dosyć na kolejne 2-3, może nawet 4 miesiące. Ritmo występowało na różnych rynkach światowych, produkowane też przez Seata pod marką Ronda. To jest niesamowicie ciekawa historia, dlatego że tam gdzieś w tle był proces toczący się w związku z tym, że zarzucono Seatowi to, że skopiował linię Fiata Ritmo i zrobił Rondę. Seat, słuchajcie, ten proces wygrał, podstawiając na rozprawę czy do oceny rzeczoznawcom samochód, który miał pomalowane na żółto wszystkie elementy, które różniły go od Fiata Ritmo. Cóż, myślę, że Stevie Wonder z Rayem Charlesem, patrząc na Ritmo postawione obok Rondy, stwierdziliby, że to jest to samo auto po jakimś liftingu, natomiast sąd orzekł, że jest to zdecydowanie inny samochód i pozwolił na produkcję Rondy w zakładach Seata w Hiszpanii.
Turismo pierwszej generacji był na tyle futurystyczny i dziwaczny, że totalnie nie przyjął się w jakimś społecznym, nie uzyskał społecznej akceptacji jako samochód. Konsekwencją czego było uładzanie tego samochodu i dostosowywanie go do bardziej archaicznych, obowiązujących w latach 80. standardów. No i tak pozbyto się na przykład tego kosmicznego zderzaka, o którym mówiłem wcześniej, który pełni te wszystkie funkcje obudowy lampy, atrapy, chłodnicy, obudowy kierunkowskazów i tak dalej, na rzecz mniejszego zderzaka z wyodrębnionymi reflektorami i kierunkowskazami. Pozbyto się też tych futurystycznych klamek na planie okręgu. I to samo zrobiono też z tylnym zderzakiem, gdzie te tylne lampy zostały oddzielone całkowicie i wbudowane nad zderzakiem. Ritmo stało się nudne i tak naprawdę najciekawsze egzemplarze tego samochodu to egzemplarze właśnie z pierwszej generacji. Wisienka na torcie i kolejny element stylistyczny tego auta to felgi. Felgi pozbawione otworu centralnego, dlatego nie wyważycie ich w każdym zakładzie wulkanizacyjnym. Faktycznie te udało mi się wyważyć dopiero na ulicy Fortuny. W Warszawie mają tam jakąś maszynę do wyważania statycznego, gdzie nie trzeba tego zakładać na tą szpilkę i rozpędzać do dużych prędkości, żeby przyczepić odważnik. Słuchajcie, nastręcza to całkiem dużo problemów z wyważaniem, dlatego też już w latach 80. i 90., jak te samochody trafiały do normalnej eksploatacji, właściciele często montowali w nich zwykłe felgi, czy to z Fiata Uno, czy to z Poloneza albo dużego Fiata. Słuchajcie, niestety nie mamy dla Was czasu końcowego przejazdu, bo jak widzieliście, auto uległo awarii. Trochę symboliczne, dlatego że przygoda z tym autem zaczęła się od awarii i przygoda z tym autem na ten moment kończy się na awarii. Prawdopodobnie wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Nie wiem, czy uda mi się to naprawić, bo nie wiem, czy uda mi się kupić uszczelkę pod głowicę do Fiata Ritmo Diesel z 82 roku. Nie wiem też, czy znajdę kogokolwiek, kto podejmie się naprawy tego silnika. Ja uszczelki pod głowicą zmieniałem, ale w silnikach benzynowych z dieslem nie mam absolutnie żadnego doświadczenia, dlatego że jest to jedyne auto z takim silnikiem, jakie kiedykolwiek posiadałem i nie planuję kiedykolwiek mieć diesla. Nie lubię tych silników. Cóż, jeżeli macie jakieś top tipy dla mnie, jak poradzić sobie z tą usterką, bądź znacie warsztat, który podejmie się naprawy tego samochodu, piszcie w komentarzach. Piszcie też w komentarzach, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli ten film się Wam podobał. Kolejne w drodze. Do zobaczenia.